Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy dalej w Detective Grimoire. I sami widzieliście po poprzednim odcinku, że okazało się, że czasami gdzieś nie wyłapię jakiejś informacji, potem się dziwię, halo, ale nie powinienem o tym wiedzieć, a tutaj była jedna taka szybka informacja przez naszego łysola kwadratowego wymawiana, która wpłynęła potem na całą dalszą część historii, tylko że no właśnie, nie dało się nawet sprawdzić tych rzeczy potem, co żeśmy usłyszeli, dlatego jakby gadając z nim zapomniałem, że tamten tydzień, tak, tydzień temu dopiero pozwolił nam filmować i jakby trzeba bardzo uważać na wszystkie elementy, które są żółte, nawet nie wiem, czy nie będę przypadkiem robił pauz, żeby sobie na głos wypowiedzieć te wszystkie żółte kwestie, żeby to weszło trochę bardziej nam, mi i wam w głowę, a tymczasem lecimy dalej. Też jeszcze jedna ciekawostka, skojarzyłem tego ducha, pamiętacie jak były te rozmowy, gdzie było trzeba dobrać kwestie, był tam czasem jakiś taki duch i ten duch, wiedziałem, że skąd go kojarzę. Twórcy, czyli FFB, Super Flash Brothers, oni się tak dokładnie nazywają, studio, stworzyli kiedyś taką grę, na początku flashową, bo tu widać, tutaj jakby ich korzenie też były we flashu, w grach flashowych, na Armor Games i innych. Szczególnie, że w ogóle tu jest Armor Games również wzięty pod uwagę, tak? Też wydawca Armor Games, jeśli chodzi o Detektywa Grimoire'a. I Detektyw Grimoire też był jako flashówka kiedyś dawno temu. To tam jest taka gra Haunt the House i tam się takim duszkiem lata i duszkiem się jakby nawiedza różne elementy w domku i się straszy ludki. I on na tym polega ta gra, żeby pewnie wystraszyć wszystkich z domu. Trochę jak Ghost Masters, to się chyba tak nazywało? Ghost Hunters? Ghost Masters? Ghost Masters chyba, taka stara, bardzo, bardzo stara gra, gdzie też się nawiedzało, się jakoś te duchy się rozwijało jakoś. Kurczę, to była trudna gra, z tego co pamiętam. Stara, dobra, poczciwa gra. No ale, lećmy dalej, bo mamy haka na naszego tutaj łysola. Tylko tu jeszcze sobie chcę przejrzeć wszystkie rzeczy. Właśnie, Vanderpeer works with Bobby Burl. Researching location for a movie about Boggy. Tutaj bardzo duże propsy dla Corbinusa, który wymyślił, że zamiast nazywać ich wszystkich tak jak tutaj widzicie, Burle to w sumie prawie jak Korle, żeby nie nazywać go Boggy, tylko w tłumaczeniach dać mu imię Bagnuś. Boggy, no tutaj w sumie rzeczywiście Bog, Bagno, Boggy, Foggy, to prawda, Mgłuś, Bagnuś. No dobra, w każdym razie podobało mi się bardzo. Myślę, że przy tym zostaniemy. Was filming at the exact time of murder, tried to film before, but wasn't given permission. Has made a string of popular fantasy movies. No właśnie nie wiem, czy coś tu od razu zamieniać, czy coś jest suspicious, czy nie jest suspicious. Myślę, że może w przyszłości będzie to istotne. Na razie tego nie tykam. Tymczasem pogadajmy sobie o tobie. I heard from Mr. Vanderpeer over there that you were nowhere to be found last night. Didn't I say I was at the cafe? Yeah, you did. But your director needed you for some filming, and he couldn't find you. What were you doing that was so important? Well, let's see. After I ate, I had a walk around the swamp. I didn't have my camera, so I was free to stretch my legs for once. Where was your camera? Don't you carry it around with you all the time? No, not all the time. Huh. You lost it in the swamp and went to look for it. You left it with Vanderpeer and he used it instead. It was broken and being repaired at that point. No, wiemy o tym, że rzeczywiście Vanderpeer to użył. You left it with Vanderpeer and he used it instead that night. That's right, he was looking after that camera. So I went for a late night stroll. This place is beautiful in the evenings. You just walked around? You didn't do anything? Didn't see anyone? Well, I can't say that. I have various ways to pass the time, you know. Wiemy, że on ma jakieś tajne hobby. Powiedział o tym Vanderpeer. You were collecting samples of swamp water. Vanderpeer said you had a hobby on the side. You got lost in the swamp and were trying to get out. No właśnie. Vanderpeer said you had a hobby on the side. Is that what he said? Well, yes, he's right. I brought two cameras with me when I came here. I left my video camera, yes. But I have another one. It's much smaller, and it only takes black and white photographs. You know the kind I mean? A really old one? Yes, I suppose so. I've always enjoyed traditional photography, and this place is a wonderful opportunity to take some pictures of a natural environment. So, you were having some time off to take black and white photographs? For fun? Only one photograph. You have to be disciplined when you're not using a digital camera. Can I see it? Of course. I took it near the woods at the back of the swamp. It's quite an interesting shot, but the light qualities weren't perfect. Here we are. Feel free to take a look. Wait, what? This is a photo?
Mm-hmm. I haven't developed it yet. I only took it last night. Just brushed the developing fluid over the photo to reveal the image. No dobra, czyli wiemy też, że Burle lubi fotografię i to taką klasyczną fotografię starym aparatem. Ale możemy tutaj coś... O! O! Czy to jest Boggy? What? Is that Boggy? The swamp creature just standing in the water? It could be. Personally, I'm not convinced, but I'll let you decide for yourself. Jaki tajemniczy. Proszę bardzo. Czarno-biała fotografia. Blurry photograph taken by Bobby Burl. Shortly before the murder. A on może go nazwać Bobby w ogóle. No tak, Burl to jest jego nazwisko. Burle. It shows something that looks like Boggy in the woods at the back of the swamp. The being in the photo seems to have long legs. I teraz pytanie, czy to było prawdziwe, czy to nieprawdziwe. Mamy też następną wskazówkę. Ten film. No właśnie, mieliśmy przejrzeć też ten film, a raczej posłuchać dźwięków. Więc myślę, że posłuchajmy ich po kolei. Okej. I powiem wam tak. To wygląda rzeczywiście tak, jakby on wyleciał przez okno, nie? Tak. Tak mi się wydaje, tylko tu mamy jeszcze dużo innych dźwięków. Tak jakby, no tu mamy... To według mnie jest wydarcie zasłony. To jest upadek z wysokości. A tutaj jeszcze coś się wydarzyło, tylko nie do końca wiem co. Tak? Tak jakby tutaj coś szło po pomoście albo coś w tym stylu. To oczywiście jest krzyk. Prawdopodobnie Remingtona. Może coś się dostało do środka. Coś zaczęło, nie wiem, psuć, niszczyć. On tam wystraszył się. Chciał wyskoczyć przez okno. Ale upadł. I teoretycznie się zabił. Może tu więcej jest ciekawych rzeczy, ale no w każdym razie... Taka jest moja wstępna interpretacja, bo pasuje, nie? Gdzieś z odległości taka rzecz. Okej, okay. W porządku. Czy możemy w ogóle zobaczyć wszystkie jeszcze raz? Tu mamy notatki. Na temat clearing notatki są takie. Dobra, ale mi chodziło jeszcze w sumie bardziej o to, żeby zobaczyć te wskazówki. Mamy foto, mamy film footage. No i mamy też tutaj cały czas ten flipper, też nie wiemy czyje to jest, a to wiemy, że ten potwór ma długie nogi. Więc no właśnie, to jest kolejna rzecz, która może być ciekawa. Długie nogi, tak? To mamy the long legs, długie nogi. I na pewno ktoś, kto ma krótkie nogi, nie mógł nim być. Czarne spodnie chyba będą mieli wszyscy teraz, żeby było śmieszniej. No dobra, okej, okay. Tu mamy też 6 informacji na temat Bobby Burl. So Remington leave the cave looking sick last night, has worked with Van de Beaufort. Not suspicious. Według mnie to nie jest not suspicious. Most of the time, has a secret passionate hobby on the side, suspicious. Not suspicious. To nie, enjoys traditional black and white photography, took a blurry photo of something in the woods. Not suspicious. Ale wydaje mi się, że to chyba tylko dla nas jest, tak? To tylko dla nas jest ustalanie, kto jest podejrzany, a kto nie jest podejrzany. Być może jak wykluczymy wszystkie rzeczy, to możemy dzięki temu ustalić, kto jest najmniej bądź najbardziej podejrzany. Może w taki sposób. No dobra, to co? Czas zacząć bardziej eksplorować te miejsce. Przejdziemy sobie do kolejnego miejsca, do Boggy Museum tu jest, widzę. Ale możemy iść też dalej. I don't think it's a window, but this hatch is shut at the moment. I can't see inside. This side of the museum is surrounded by blue and red flowers. To te same płatki, które widzieliśmy w innym miejscu, prawda? Wydaje mi się, to tutaj widzieliśmy, tutaj, przy protest, tak? Wokół tego cały czas okrążamy to wielkie drzewo i tutaj moim zdaniem widzieliśmy coś. O! Czyli zawsze mogę, miejsce, które widziałem, szybko mogę do niego się przenieść. To jest bardzo fajne, okej. Okay. No, w sumie tak jak było też w Tangle Tower, też mieliśmy mapkę, mogliśmy podróżować. I don't think it's a window, but this hatch is shut at the moment. This... Dobra, to czytaliśmy. That's the logo for Boggy's Bog. So, I'm guessing this museum is an official part of the tourist attraction. I hope they don't charge an entrance fee. Miejmy nadzieję. That museum, wait, is it being held up on wooden supports? It's bizarre.
Przepraszam, że przyspieszyłem, wydawało mi się, to jest ta sama kwestia jeszcze raz. That museum is quite a nice building, which makes it look even more out of place in a swamp. Is it being held up on wooden supports? It's bizarre. No właśnie, zobaczcie, tutaj trzymają je tutaj jakieś drewniane wsporniki. To wtecznie jest dziwne. It's a stepping stone path that goes past the museum and into the woods. So glad I'm wearing my best shoes today. It's a stepping stone. Okay. There's less light back there. Those trees are getting thicker and thicker. That museum is quite a nice building, which makes it look even more out of place in a swamp. Is it being... Dobra, zobaczmy. No, wejdźmy do środka. The door's jammed unless I can get these brass handles out of the way. Seems like I can rotate them around, just until the gap in the middle is clear. Bardzo specyficzna konstrukcja klamki. That top hat guy would have so struggled with this one. Okej. Udało się, mimo że nie wiedziałem w sumie co robię, ale dałem radę. Powiem wam szczerze, że artyzm tej gry nie jest tak świetny jak artyzm Tangle Tower, tak? O wiele bardziej mi się podobały te tła zrobione w tej ich drugiej grze. Takie moje personal preference, jak to się mówi. Models of Boggy's claws. Hold on. What's this? Something doesn't seem right here. I think I should try arranging these models into pairs. Something seems out of place. Examples of the creature's claws based on sketches. Do not touch. According to historical sketches, the skin would have had a number of spots and patterns similar to that of a toad frog. Three prominent sharp claws, supposedly the primary weapon of the boggy swamp monster. Some early sketches even showed a small thumb. Okay. Example A, example B. Pozamieniane są miejscami, bo widać to jakby lewa ręka, prawa ręka. I don't think these gloves are part of the exhibit. Looks like someone tried to hide them here. Czyli mamy tutaj pierwszy przykład, drugi przykład, a myśmy zebrali jakby rękawiczki jakieś. Ktoś chciał ewidentnie się przebrać za tego potwora w jakiś sposób, tylko kto miał motyw, żeby przebrać się za potwora z bagien? Bagnusia. These flippers, they are not part of the museum exhibit. That's for sure. I co ciekawe, mamy już gloves, jak również mamy też flippers, po prostu, czyli mamy już dwie części, tak? No dobra, zbieramy kolejne części w takim wypadku. Things in jars, I don't like things in jars, unless the thing is marmalade. Books about Boggy and other mysterious creatures. I'll read them some other time. These are skulls? Oh, they're just models. Creepy models. It's a poster from the old Boggy cartoon show. Ha! Zrobili z niego piękną kijankę niegroźną. Another story from Boggy's Bog. Copyright. SFB Productions, oczywiście. Swamp Studios, recorded by Swamp Sound. Boggy playing the piano. He's having a grand old time. It says another story from Boggy's Bog. But actually, I think this is from the very first episode. Copyright MCM XXXIV. That'll be 1930, 1934? Na to wygląda. Swamp Studios. Providing the best in swamp-based animated entertainment. It's a poster from the old Boggy. No dobra. Mamy kolejne wskazówki. Apparently the museum was founded by the explorer many years ago, in a different location. It's only recently been moved here to be part of the tourist attraction. That might explain why it looks so out of place. Czyli to muzeum kiedyś było w innym miejscu, zostało przeniesione tutaj. Some educational facts about swamps. Did you know swamps are gross? Yes? Yes, I did. I'd better take a look at this. This journal
It's full of drawings and notes all about Boggy. It seems to be the centerpiece of the entire museum. O proszę. No właśnie, teraz zobaczcie, że Boggy wygląda trochę inaczej niż tamta podróbka. To jest jakby, moim zdaniem, taka bardziej prawilna, prawidłowa koncepcja wyglądu tego stwora. O, i tutaj mamy takie łapska, taki jego wygląd z tyłu, taki mniej więcej wygląd całkowity. A journal recorded 60 years ago by the explorer who first visited the swamp. Coś było o tym eksplorerze wcześniej. The only record of Boggy existing contains notes and sketches on the appearance of the swamp creature. Boggy is shown with three small claws on each arm. Boggy's feet are always hidden in the water. There seems to be a page ripped from the back. Czyli jeszcze jest jakaś strona wyrwana, ale co ciekawe, jego stopy zawsze są schowane pod wodą. Nie wiemy dokładnie, jak wyglądają, więc też nie wiemy, jakie ślady faktycznie zostawia. Trzy pazury, tylko że te łapy są jakieś takie mega niekształtne, więc według mnie znowu jest przesadyzm ze zrobieniem tych pazurów w taki sposób, żeby wyglądały jak trzy... No dobra, w sumie tutaj na zbliżeniu rzeczywiście są pazury, ale nie jakieś takie... No nie wiem. Nie wiem, coś mi tu nie gra ogólnie. Coś mi tu nie gra. Szczególnie to, że te... Myślę, że to jest istotne, że jego stopy są cały czas w wodzie, więc nie wiemy, jakie ślady zostawia tak naprawdę, nie? No dobrze. Apparently, this is the exact hat worn by the explorer 60 years ago. It seems everyone is destined to lose a hat or two in this damn swamp. Some educational facts. Did you... Let's see here. This journal belonged to the explorer, who first discovered Boggy in this swamp 60 years ago. Okej. Okay. Coraz więcej zdobywamy notatek. Dobra, może w końcu pogadamy z tym gościem. Za chwilę. This is a really cramped museum. Just one room, not worth the admission price. There's a little door in the wall here. I think it leads outside. It's locked though. Mhm. Dobra. Z tyłu jeszcze jakieś miejsce. Dobra, muzeum. O, proszę bardzo. I zdobyliśmy te wszystkie informacje, które dam się tutaj zebrać. Proszę bardzo. You could get in and out of this museum via the small side door if you had a key. Proszę bardzo. There is a facsimile sculptures of Boggy's claws in a glass case. It was recently moved. Okej, dziennik, który ma 60 lat. No dobra, w porządku, czyli myślę, że wydaje, że dowiedzieliśmy się o tym miejscu wszystko, co było do dowiedzenia się. Mogliśmy kiedyś wejść do jakiegoś miejsca, zobaczyć informacje o nim, zobaczyć, czy faktycznie jest napisane 5 niewiadomych i teraz mielibyśmy je uzupełnić, wtedy wiemy, że mamy wszystkie informacje z tego miejsca. So, let me guess, you don't work here, do you? I wonder if that makes you the first tourist I've seen today. You're incorrect, detective. I am no mere tourist. How did you know I was a detective? Was it my stylish trench coat, my sensitive, inquisitive manner? It was the clueless expression on your face. What are you talking about? Yeah, that's the one. Right. That's it. You've done it now. What's your name? I go by Fulder. Agent Fulder. What are you doing? Jak mu pojechał pięknie. I'm writing bad things about you in my notebook. I'm doing a drawing of your beautiful face. I'm writing in my diary. It's been a long day. To mi się podoba. I'm writing bad things about you in my notebook. To żeśmy mu powiedzieli? Nic nie skomentował. No dobra. So, if you're not a tourist, and you don't work here... I am a scholar, an academic. I'm here to research the past and uncover the future. So... You're visiting the museum. For fun. Fun! Well, there's nothing so simple as fun to be had here. I come to this museum night and day to study its secrets. Ooh. Ah, what kind of secrets? It's just a museum about Boggy, right? The swamp creature. He's one of the most intriguing modern examples of cryptozoology. A fascinating combination of scientific fact and wild speculation. I'm with you on the speculation front. Although... Come to think of it, people have been hinting that I should find out about the history of this creature. A wise suggestion. And you've come to the right person. My knowledge far exceeds anyone else you might have met so far. So, you'll help me? I suppose I could divulge some of my findings with you.
If you're in the mood for a little light reading, let me find it for you. Oh yeah, this'll do. Something for beginners at least. No proszę, dostaliśmy coś od nowego kolegi, który nazywa się Folder. Gość nazywa się po prostu Folder, to jest prawdziwe imię. Gość się nazywa Folder, pewnie ma brata, który ma na imię Plik, jak znam życie. Information about Boggy collected by Agent Folder. Boggy's swamp became a protected area after reports of hunting in the area. Boggy's appearance has changed from the original sketches in which he has three claws on each arm. The modern character has simple fin-like arms instead to make him less threatening. No footprints were recorded in the journal, but some experts believe the information is out there somewhere. Out there somewhere, każdy z taką grą. Czyli, no właśnie, nie wiedzą jakie ślady pozostawia Boggy. No ale został też bardziej jakby, no właśnie, kiedyś miał takie wielkie, jednak miał pazury ciemne, chociaż widzieliśmy wcześniej, że nie było tych czarnych końcówek. Kiedyś był strasznym potworem, teraz jest przedstawiony jako niegroźna żabka. No właśnie. Okej. Okay. Czyli jakby jego wizerunek przez te 60 lat został dla potrzeb pewnie tego miejsca jakby lekko spiłowany. Żeby nie był tak niebezpieczny. Znaczy, żeby nie wyglądał na niebezpiecznego, tak? So, Mr. Folder. Agent Folder. Yeah. Were you here yesterday? What were you doing last night? I was here. In the museum, going through my files one final time before disappearing into the night. Don't museums usually close in the evenings? They do. I've never been one to worry about other people's schedules. I come and go as I please. There's a key to every lock, Detective. Oh, so you have the key to the museum? Of course I don't. Why would you think that? Well, I... Once again, that clueless expression. I use a lockpick and get in through the small side door. I have a right to be here, you see. Remington has no business locking me out, so I don't let him. You just admitted to breaking the law. If everyone did that, my job would be a lot easier. It's not my best lockpick. This new one's cheap. I used to own one, a superior model. Unfortunately, I misplaced it in one of the darker corners of the swamp, so I don't... I'm writing down your confession about sneaking around here at night. Then what are you gonna do? Report me to Remington? Good luck, my friend. I need to pick my questions carefully. O kurczę, no dobra, i on dużo mówić, dużo informacji wrzucił nam na temat tego lockpicka samego, że on używał go, żeby wejść tutaj do muzeum, ponieważ chyba Remington mu nie pozwalał, na tyle ile zdążyłem zrozumieć przy jego tutaj zalewowi informacji. Stomp, swamp, mówi się bardziej jako swamp, to takie bardziej o jest, tak mi się wydaje, musiałbym sprawdzić dokładną wymowę, gdzieś na jakimś słowniku Cambridge'a czy coś. W każdym razie swamp będę mówił bardziej tak, nie wiem czy też czy P się wymawia, to jest dla mnie w sumie intrygujące słowo. I need to pick lock, nie? Pick my questions carefully. I found inside what I was given by, I lost near, I found near. Mówi się, the lockpick. The lockpick I found near. I teraz nie pamiętam gdzie dokładnie. Gdzie znaleźliśmy to? The treehouse? Znaleźliśmy to koło treehouse? Faktycznie, w wodzie, tak. Was definitely the murder weapon. Might belong to Agent Folder. Might belong to Mr. Harper. Nie wiem kto to jest Mr. Harper jeszcze. Has been there for years. Was definitely not... Myślę, że coś takiego. Znaczy, być może powiedział coś o Harperze, ale ja nie wyłapałem w ogóle Mr. Harper. The lockpick I found near the treehouse might belong to Agent Folder. I think that's pretty close. Dobra, czyli być może znalazłem go gdzie indziej. The lockpick I found near the treehouse. A może might belong to Mr. Harper? The lockpick I found near the treehouse might belong to Mr. Harper. I don't get it. Seriously. Tak, daje mi się, że jednak co innego to trzeba. The gift shop. Nie byliśmy jeszcze obok gift shop, prawda? Znaleźliśmy go rzeczywiście przy treehouse. The swamp creature. Milo's had our boat. Remington's body. O! Może tak. The lockpick I found near Remington's body might belong to Agent Folder. As far as I know, Agent Folder is experienced with lockpicks. I wonder if he's hiding something. Challenge unlocked. A lockpick was found outside the scene of the crime. Could it belong to Folder? No właśnie, the challenge topic will not be...
Dobra, find the truth. Okej, okay, no to widzicie, czyli wystarczy łączyć takie fakty, ale widzicie, że ta gra idzie o wiele szybciej, wiele szybciej niż Tangle Tower. No i wiecie, jeżeli oglądaliście, tak, no ale faktycznie jak najbardziej jest tutaj, tu mamy jeszcze jakieś ukryte tematy. No dobra, ale zobaczmy jeszcze to, zaprezentujmy mu to. Something you found on the floor? Come back when I'm not so busy, alright? Podoba mi się też, że z kieszeni wyciąga tam całą listę. Mogę mu też pokazać... Nie wiem, co mogę mu pokazać. Mogę mu pokazać... to. Actually, this is a classic example of a cryptid photograph. What's a cryptid? A creature unknown to science. Look at the slight blurring in this photo, the murky exposure. It's perfect! It's perfect because it can't really be used as evidence? Now you're catching on. Cryptid, moi drodzy, słowo klucz, które pojawiało się również w Tangle Tower, cryptid. I tutaj mamy nawet definicję, czym jest cryptid. No i pięknie, znaczy, że rzeczywiście, tak jak podejrzewałem, że ten stwór, bogi ogólnie, był jednym ze stworów, które są w jakiś sposób zaprezentowane w ich kolejnej grze. I znowu się z tym spotyka Detective Grimoire. Jestem pewny, że oni zrobią więcej gier w tym uniwersum. I liczę na to, że zrobią jednak. Tego, że na następną edycję Detektywa czekaliśmy 5 lat, więc nie wiem, czy dożyję kolejnej gry, ale byłoby miło. An important piece of the puzzle. This journal is a key to unlocking the history of this place. Świetnie. The real swamp creature had claws. Three on each hand, to be precise. Why does the costume just have these pathetic fins instead? No właśnie. Guesswork. Nobody can know what Boggy's feet look like. It's his greatest secret. Tak, nikt nie wie, jak wyglądają. No właśnie, skoro już jest ekspertem, to wszystko mu zaprezentuje, co wiemy na temat jego. This file goes over some basic differences between the genuine creature and the cartoon character. It's nothing more than a basic overview, really. Okay. You're wasting your precious time, detective. Oj tam. Od razu. I've never seen that before, and I never want to see it again. Świetnie. No to czas na challenge accepted. I have a bone to pick with you. Are you setting yourself up for a joke? Something about a lockpick? Maybe. Who knows? Stop distracting me. I'm trying to interrogate you. My apologies. Go ahead. So... what are we showing folder now? Ha, pokazujemy oczywiście lockpick. Where did I find this again? Znalazłem go outside office. I found a lockpick at the scene of the crime. Oh, apparently you did. Why does this concern me? You were at the scene of the crime yesterday and might know who dropped it. You already admitted to owning a lockpick using it. Open lock doors? You said Remington always carried the lockpick with him. You already admitted to owning one of these, and how you're ever so happy to come and go as you please with it, am I right? Be honest. Luckily for me, detective, I was honest with you. I believe I have already explained that second lockpick before you even found it. You lost your lockpick in the swamp and had to buy a new one. You left your lockpick by Remington's office yesterday. You let Remington borrow your lockpick before he died. Szczerze powiedziawszy, nie przeanalizowałem tego przed... No właśnie, trzeba było przeanalizować dokładnie, żeby wiedzieć na 100%, jak to wygląda. Ale wydaje mi się... Strzelimy w to. You lost your lockpick in the swamp and had to buy a new one. That's right. I appreciate you finding it for me. However, I won't ask for it back. Apparently it has since become some diabolical instrument in the art of murder. Yeah, it's an important piece of evidence. No i widzicie, to jest bardzo ważny element. No dobra, panie Folder. O nie, nie tego chciałem kliknąć. Momencik. Pan Folder. Co my o nim wiemy? You are incorrect, detective. I am no mere tourist. The lockpick I found used to belong to him, but he lost it and bought a new one. Czyli on go zgubił. Czyli możemy założyć, że to nie on go używał. Folder spends a lot of time in the museum. Folder has a deep interest in cryptozoology. Folder knows a lot about the real swamp creature. He has a lockpick that he uses to open locked doors. Bought a new lockpick after losing his old one. Okej. Okay. W porządku.
spędzę dużo czasu w muzeum. Na razie nie wiem, co jest podejrzane, co nie jest podejrzane. W ogóle przestawienie tego ma jakiś sens? Na razie nie czuję, żeby miało jakiegoś sensu. Nie, znaczy nie czuję, żeby miało jakiś sens. There's a little door in the wall here. No właśnie, teraz... Tylko nie możemy tu użyć przedmiotu. Nie możemy użyć tego lockpicka, żeby tutaj to... cokolwiek z tym zrobić. This is a really cramped museum. Not worth it. Dobra, myślę, że to jest wszystko, co powinniśmy chcieć z tego miejsca na razie. Więc sobie idziemy, ale idziemy sobie dalej. Teraz idziemy sobie tutaj. The water's clear here. I can see my reflection in it. Not bad. I to jest interesujące. Mamy tutaj wodę, która jest czysta. Nie tak jak zwykle bywa to w takich miejscach jak to, ale tutaj coś jest w wodzie chyba. What's this? Looks like the stuff in the water has been moved around recently. Maybe if I reposition them, I'll find a clue. Hmm. Co my tu mamy? Okej. Okay. Czyli muszę znaleźć odpowiednią pozycję tych wszystkich przedmiotów. Aha! A, to mogą być ślady. Czekajcie, to mogą być tak. To mogą być ślady tego stwora. Nawet na pewno nimi są. Tak coś czuję. Okej. Co jeszcze jest nie tak? Jeszcze coś... A, jeszcze ten listek. Okej. I recognize that footprint. It's the same as the one found at the crime scene. No właśnie. What's this? Mamy tutaj ewidentnie ślady, które widzieliśmy wcześniej. Tym razem w czystej wodzie. Właśnie zobaczmy, co możemy się dowiedzieć o tym miejscu. Mamy tak. 36%, 24%, 52%, już mamy połowę notatek, zobaczcie. Everyday eavesdropper. Explore everywhere and talk to all suspects to collect information. Dobra, a chciałbym zobaczyć coś o tym miejscu. Także woods. Aha, to mogę tego się przemieszczać, dobra, ale chodziło mi o to, żeby zobaczyć notatki o tym miejscu. The water is here is clear, you can see your reflection. Footprints were discovered in the water, they have three toes. Dobra. This staircase is a tree. And this tree is a staircase. And this place is so weird. It's like a little forest back here. It's like a little... Dobra. This staircase is... And this place is... So... The rock path leading back towards the museum. Okej, okay, to wychodzi na to, że chcielibyśmy jednak chyba się tutaj wspiąć. Ach, i to jest treehouse. Ja zaznaczałem tam w tym odpowiedzi treehouse. Tu czasami pojawiają się takie elementy w tych dialogach, które jeszcze nawet nie poznaliśmy. Nawet nie wiemy, że tam są, a jednak wszystko tam są. No wiadomo, uproszczenia w przypadku gier. Dlatego mówię, że Tangle Tower został o wiele bardziej sprytniej, mądrzej i lepiej zrobiony. Naprawdę widać było, widać też różnicę. To mnie też fascynuje, że widać, jaki postęp zrobiła ich kolejna gra. Będę to pewnie kilka razy jeszcze powtarzał, ale naprawdę mnie to fascynuje. It feels like I've stepped into nighttime. What happened to the sun? Someone please tell me why there's a house here. Well, the lights are on. Maybe somebody's home. This is a strange house, high in the trees. It looks very old. Dobra, tu mamy oczywiście pomost, a za tym pomostem, za tym mostem w sumie jest domek na drzewie. It feels like I've stepped into nighttime. I wouldn't be using this old rope bridge if I had a choice. I've seen the movies, I know what happens. It feels like I've stepped... Someone please... Well... Dobra, to chyba tyle. Chodzimy, nie? Nie możemy pójść dalej, ale wejdźmy do środka. The latch is broken on the door. Seems I could fix it with those three cogs if I just put them in the right place. Once they're on the right pins, I can move the handle at the bottom to try and open the door. Okej, okay. No mamy zabawę teraz w układanie trybików. No dobra. Po rondeczku. Coś możemy tu pokombinować. Zobaczymy, czy nam coś się uda tutaj wymyślić. O! Perfect. O! I am amazing. And humble. Uuu! Co to za dziwny typek z długim nosem i liściem na głowie. Człowiek z liściem na głowie, była taka piosenka. Zanim oczywiście pogadam. I'm indoors. What a treat. This is like an oven? Or is it just a boiler?
It's so old-fashioned, it hurts my brain. The owner of this house seems to enjoy reading. Though, I'm not sure what else there is to do up here, actually. The tree comes straight through the middle of the house. It even has little drawers carved into it. Okay, even I'll admit, that's pretty cool. There's a whole load of needles and wool on that shelf. Or should I say yarn? I just don't know anymore. No i to jest właśnie interesujące, że tu znajdujemy takie rzeczy. Ale tak, chciałbym na początku zobaczyć, co możemy dowiedzieć się o Treehouse. A widzicie, są trzy, czyli są znaki zapytania. There is a lot of knitting and sewing equipment on the shelf. Tak? Także w ten sposób możemy odkrywać różne ciekawostki. A little blanket on a little bed in a little house. It makes very little sense. Bardzo małe, tak? A wiemy, że długie nogi miał ten bog cały. A little blanket on a little... It... Dobra. Check out that sunlight beaming through the window. It's so bright I should have brought my sunglasses. Check out... Dobra. The tree comes straight through the... Okay. Dobra. There's a book on the table. I think it's a book about flowers. How fascinating. I must take some time to read it. Czyli mamy też książkę o... No właśnie, pamiętacie? Mamy rozrzucone płatki po różnych miejscach. W jednym miejscu płatki spod muzeum, a tutaj mamy kogoś, kto interesuje się kwiatkami ogólnie, tak? Także to jest interesujące. There is a book full of pressed flowers on the table. Full of pressed flowers, czyli prawdopodobnie takie, no czasami się kwiatki czy listki się zachowuje w książce, żeby wyschły po prostu, tak? Kiedyś też tak robiłem, ale to bardziej na jakieś lekcje. There is a single bed in the corner of the room. This woman seems to live alone. No dobra, to teraz w końcu z nią pogadajmy. You just walked straight into my house, did you? Not exactly, I had to climb up here first. I'm paid to walk into people's houses. Sorry, I would have rung the bell. Not exactly, I had to climb up here first. Normally, I have methods for dealing with unwanted attention, but I can make exceptions for harmless idiots. Już mi się podoba, mimo że wygląda mega dziwnie. Way bridge? A ktoś też był bridge i it was a long way through this bridge to reach way bridge. O, se poleciałem po angielsku? Do you get any attention up here? Most of the time, people like to leave me alone. But I don't think you're going to, are you? No. I could make an excuse and say it's my job to ask you about last night, but to be honest, I climbed all the way up here and I just like being indoors. Well, if you insist on staying, I'll tell you. I'm Lady Weybridge, and I think you might be climbing up the wrong trees. I'm Detective Grimoire, and I think I might agree with you. No to się dowiedzmy więcej o pani. What do you do here? Did you work for Richard Remington? I was living here before that man was even born. And I have absolutely nothing to do with him. Or his little tourist attraction. You're exaggerating. How long have you been here? Just in this treehouse? What do you do up here? I've been here longer than anyone. Even longer than... Well, anyone. I like numbers. 60 years, something like that. And what have you been doing for that? 60 years, dokładnie tyle lat, ile lat temu była... No to ta sama liczba, no od, ten dziennik też miał 60 lat i od 60 lat w ogóle powstało to miejsce, tak? Czyli dokładnie tyle lat ona tutaj spędziła czasu, jak to miejsce zostało stworzone, tak? Przez Remingtona, tak mi się wydaje. I pierwszy raz został odkryty ten cały bagnuś. If you don't mind me asking. I have many reasons to be here, but I won't bore you with all the details of my life. I'm sure there's one detail worth writing down. I like to study the plants and flowers in this area. I've learned many things from them. Now, what about this little chemistry set you've got on your table? I wouldn't call it a chemistry set. But if you bring me an object that has liquid on it, or inside it, I'll tell you what that liquid consists of. Wow, how do you do that? Chemistry. No proszę, czyli ona może nam powiedzieć coś o płynach. Okej. Okay. A page from Weybridge's book on pressed flowers contains information about all the flowers in the swamp and when they grow, where they grow,
The green and red species only grow around the side door of the museum and can't be found anywhere else. I to są dokładnie te kwiatki, które widzieliśmy właśnie somewhere else, co jest ciekawe. No dobra. Czyli tak. Weybridge has lived in the swamp for over 60 years. Not suspicious. Suspicious! Weybridge knows all about the flowers that grow here and hates Remington and his tourist attraction. O właśnie, czyli mamy motyw. Nie lubi Remingtona, nienawidzi Remingtona i jego atrakcji. Jest tu od momentu, kiedy oni tu wszyscy przybyli. No dobra, to... Cóż, pozostało nam jeszcze spytać o poprzednią noc. Your job is to ask me about what happened last night. Do you even know what happened last night? I know more than you might imagine. Oh, that sounds useful. Can you tell me? What were you doing? I was here, in my house, by myself. Mm-hmm. What else? That's it. Thanks. Just give me a minute to write all this down. No żeśmy się dowiedzieli w cholerę. Co mogę ich zaprezentować? O właśnie. O, nawet tutaj widzę, że ociekają niektóre elementy. Mogę się dowiedzieć, co to był za płyn. Okej, spoko. Let's see. First thing we do is put the sample of liquid into the cauldron. Then tap the faucet. Oh, liquid sample collected from lockpick. Ciekawe. And now we just have to match the color of that liquid with these ingredients. That's not right. Come on, Grimoire, you're good at colors. Dobra, mam wrażenie, żeby zrobić zielone, to musi być niebieski oraz żółty, bo mogę dorzucić więcej rzeczy przecież, tak? Got it. Now I know what that liquid consists of. I'll write it down in my notes. Okej. Okay. Czegoś się dowiedzieliśmy. Dobra, ale jeszcze chcę sprawdzić, że chcę sprawdzić jeszcze gloves. Let's see. First thing we do, then... Dobra, czyli tak. To samo. And now... Wygląda na to, że dokładnie to samo. Got it. Now I know what that liquid... That looks pretty similar to last time. No właśnie. Okej. To sprawdźmy to. Tylko nie wiem, gdzie to można sprawdzić. Clues? Na temat lockpick? The slime is mixture of sugar, green food coloring, carbonated water. Okej. Dobra. A to? They are not part of the museum exhibit for sure. A tu też mieliśmy dokładnie to samo. Sugar, green, food coloring, carbonated water. Tak jakby ktoś sam stworzył ten dziwny śluz, tylko po co? Możemy jeszcze w sumie zapytać i zaprezentować... To już mieliśmy... Aha, to w sumie u niej mogliśmy... A to? You bring me something with liquid on it. I might be able to help you. No dobra, czyli na razie od niej nic więcej nie zrobimy, chociaż myślę, że jak znajdziemy te płatki kwiatków, to myślę, że ona powie nam coś więcej na ten temat. Tak mi się przynajmniej wydaje, że powinna powiedzieć więcej nam na ten temat, ale... Ale, moi drodzy, to jest dobry moment, żeby zrobić teraz pauzę. Dowiedzieliśmy się już czegoś więcej na temat dziwnej kobiety, która nazywa się Weybridge. To jest Bobby, to był... No ten tam Vincent ogólnie. I mamy oczywiście pana Foldera. Mamy też, jak się nazywał? No to jest pan Remington, chodziło mi o naszego oficera, ale oficer wiedzy tu nie jest w ogóle w żaden sposób wymieniony. Także, jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco, tu jest jakiś przekręt. Trzeba będzie go zlokalizować, dowiedzieć się, o co dokładnie chodzi. No i przede wszystkim jeszcze wrócić do lokacji, w której znaleźliśmy... tutaj znaleźliśmy chyba te kwiatki, ale mamy jeszcze tajną lokację gdzieś tutaj, być może jak wejdziemy właśnie z muzeum tyłem w tyle, na tył, to coś dowiemy się, ale jeszcze mam tutaj dwie lokacje, gdzieś będzie jeszcze kafejka, no i na pewno pamiętam, że był jeszcze gdzieś wymieniony gift shop, więc miejsce taki z pamiątkami jakiś sklepik i brakuje nam jeszcze trzech podejrzanych osób, z którymi możemy pogadać, więc jeszcze trochę przed nami, ale w sumie to chyba spoko, więc tak jak mówiłem, zapowiadałem w pierwszym odcinku, jest teraz świąteczna u mnie przerwa, sprawdzajcie harmonogram, kiedy po świętach wracam do detektywa Grimoire'a, a no i zostawiam nas, was
razem zostajemy się na razie. Zostawiam nas po prostu z takim małą rozkminą, co tu się w ogóle dzieje, co tu się odwala. Serdeczne dzięki, wielka piona i do zobaczyska za kilka dni. Cześć!